Jest 22, dotarliśmy z kolegami Przemkiem i Mateuszem gdzieś chyba w Gorce. Mamy 4 km do przejścia w śniegu pod górę do miejsca obozowego. Będzie wesoło, dojdziemy, szacujemy gdzie, pierwsza godzina w nocy, może druga. I trzeba będzie tradycyjny obóz jeszcze rozbić. Rakiety się nie przydają, bo się oblepia śniegiem. Plecak ciężki jak 100 piorunów. Wszyscy walczą. Procedura wstawania. Morde kopane. Łatwo się dorzucę. Ale wyrypa. Matka. Wyrypa, wyrypa. Tacy starzy, a tacy głupi, nie? Kurde. Jest konkret. Zachciało zabawek, kurde, stary. Szacowany czas przybycia, druga w nocy, 22 minuty. Jezus Maria. Bez odpoczynków. Jesteśmy w połowie górki. No nie wiesz. To co, teraz do połowy? Tak jest, czyli 1,5 km. To no. Był stop. Zamierzasz biec? Chłopaki kopią. Będzie obóz przejściowy. Mamy ponad połowę jeszcze do przejścia, ale podeszliśmy to straszne podejście. I jesteśmy wykończeni. Całkiem. Już dalej nie ma szans żadnych. Rakiety się przydają do kopania. Ja szedłem w swoich, torowałem drogę większość czasu i się wykończyłem. Zupełnie. Aż mnie mdli. Legowisko powstaje. Wykopane, ile jest tego śniegu? Z pół metra będzie, nie? Nie, tu nie po... może nie, ale takie nawiane miejsce trochę tutaj, skarpa większa. Jeszcze. O, i kocyk, o, słynny kocyk. Teraz jest dobrze. Doskonale, teraz się wyśpimy, już jestem pewien. Jest wesoło. Oddaj, okej. Okay. Mateusz walczy z ponczem własnej produkcji. Może podlinkujemy cię, Mateusz, w tym, w opisie filmu, nie? A bardzo chętnie. No. Chciałem powiedzieć, że jestem zadowolonym klientem tego brązowego. Nabyłem wczoraj. Last minute. Last minute był zakup. I co, to jest jedno z twoich? Brązowe jest moje, a zielone jest... Już jest moje. Już? Okej. Okay. O, już leżymy pod kucami. O. Trochę ścisk, ale się nie wybiera o drugiej nad ranem. Byle się kimnąć i dalej w drogę. Była propozycja, żebyśmy spali w aucie, ale to chyba by było jeszcze gorsze rozwiązanie, bo mielibyśmy, no szlibyśmy cały dzień prawdopodobnie, jutro, już dzisiaj. A tak to mamy pół drogi do przejścia i to po płaskim i z górki. Także wyleźliśmy na ten szczyt, to jest 1065 metrów, zdaje się. Co chwilę miało być z górki. No tak, no. Wiesz. Jakoś trzeba było was motywować, nie? No po Smurfie daleko jeszcze. No. No do zobaczenia rano.
Dzień dobry, mamy dzień drugi. Jest sobota, tutaj szliśmy. Tutaj była pierwsza nad ranem, nawet może po, już byliśmy wykończeni całkiem. I w tym miejscu zapadła decyzja, że nie idziemy dalej, że trzeba się przespać, że nie damy rady. Do tego stopnia ja byłem wczoraj zmęczony, że mnie mdlić zaczęło. Chciał mi się wymiotować. Tu jest nasza baza. Przeszliśmy wczoraj niecałe 1,9 km. W 3,5 godziny mniej więcej. Część w rakietach, część normalnie po śladach kolegów, którzy szli wczoraj. I tam chłopaki już się gramolą. Chyba ty. Nie spodziewaliśmy się, że całą noc będzie lał deszcz. Mateusz też zmęczony, już nie starał się jakoś rozbijać tego bardzo ambitnie. Jak tylko skończył rozbijać, to zaczęło padać. I tak już w zasadzie padało całą noc. Nad ranem się zamieniło w śnieg. Więc nasypało nam jeszcze śniegu. Troszeczkę sypie. Jest 7:30 rano. Zbieramy się. Dzisiaj tam trzeba iść i tu do góry po tej. Tam prawdopodobnie granią będziemy szli kawałeczek, a potem za górę do obozowiska, gdzie czekają koledzy. I już się martwili w nocy o nas. O nie, coś mam w bucie. Jedzenie. Nie, nóż. Mam problem z regulatorami. Się próbowały wyginać, puszczają. Widzę, że tutaj to w ogóle jakaś gruba akcja będzie za niedługo. Dziadostwo. Na koreczek. Zacna sprawa. Kubek. Co prawda strasznie parzy w łapy, ale... Kubek ale w sensie, leciutki. Bo nie termos. Bo tak, termos tak, jest tak, szklany tak. W środku, nie? Kubek parzy w łapy, ale jest przynajmniej wbudowany. Kubek w środku. Szkiełko. No i... ja takie z dzieciństwa pamiętam, nie? Mhm. No ja to kupiłem od jakiegoś dziadka z piwnicy na osiedlu za dyszkę albo 12 zł. Mógłby być większy, ale... Przynajmniej jest chyba. Musiał nosić. Na plecy się zarzucić. No kurde, ja obchodzę cię, żeby ci serkę. Nie, muszę się lepiej ustawić. I do tego naszego parłowu. Zostaje. Gotowy? Ale cios, no ja pierdzie. Dobra, dzisiaj są cięższe. Dzisiaj są cięższe. O ten lód i wodę. Dawaj. Idź po ślad. Ale selki chyba muszę poluzować, bo nie jestem w stanie rądzić. Jest mistrzostwo świata, panowie. Szczyt zdobyty, co?
Jak ci się idzie, Mateusz? Ramiona bolą, bo szelki mocno ciągną do tyłu. Ten cały zwitek z tyłu jest zahaczony za szelki i mega ciągnie ramiona do tyłu. Jest efekt taki, jakby się wagę miało źle zapakowaną w plecaku. Ile tam zegarek pokazuje? 2,2 km jeszcze. Ale z górki, no. A widoki są przednie teraz z górki. Przed chwilą była mała sesja fotograficzna i chwila na napawanie się własnym okiem.